Krystianie, chciałbym z Tobą porozmawiać na temat rocznicy. 22 czerwca 1941 rok to jest 80. dzisiaj pierwsza rocznica planu Barbarossa, ataku jednego sojusznika na drugiego sojusznika, bo wcześniej przez półtora roku panowie Hitler i Stalin współpracowali blisko, między innymi przy czwartym rozbiorze Polski. Nagle myślę, że niespodziewanie w pewnym sensie dla Stalina Adolf Hitler zaatakował Związek Sowiecki wojskami niemieckimi, rumuńskimi i innych sojuszników III Rzeszy Niemieckiej. Później pojawiła się tam też armia włoska, pojawiła się błękitna dywizja z Hiszpanii, pojawili się ochotnicy z Niderlandów, z krajów Z bałtyckich, Belgii. z Belgii, a nawet po pewnym czasie 14. Dywizja Grenadierów Pancernych Hałyczyna, złożona z jako żołnierzy Ukraińców. Oficerowie prawdopodobnie byli Niemcami, ale żołnierzy było 30 chyba parę tysięcy. Chętnych dużo więcej. Chętnych było prawie 100 tysięcy, natomiast przyjęli zaledwie 1/3, bo brakło etatów, jak to się mówi, brakło etatów. Czy uważasz, że porównywanie sytuacji z 22 czerwca 1941 z 22 czerwca 2022 jest uzasadnione, czy jest to paralela zupełnie bezsensowna? Uważam, że taka paralela funkcjonuje, bo o ile spojrzymy pod kątem być może takim militarnym, pod kątem stron, ideologii, jakie stały za poszczególnymi stronami konfliktu, działań zbrojnych, to taka prosta paralela być może wyda się komuś absurdalna, tak? Z jednej strony mieliśmy nazistów, faszystów, różne autorytarne systemy Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej, Zachodniej, które walczyły, tak jak wspomniałeś, Rafale, sprzymierzone z III Rzeszą, która była głównym inicjatorem tego uderzenia 22 czerwca na Związek Radziecki. Jednakże z punktu widzenia takiego geopolitycznego, z punktu widzenia ekonomicznego, no o co tak naprawdę temu Hitlerowi szło i jego sojusznikom? No, im tak naprawdę nie szło o to, żeby zniszczyć komunizm jako taki, bo plany Hitlera były takie, żeby wypchnąć po prostu ludy słowiańskie, wypchnąć ustrój komunistyczny za Ural. A co za tym Uralem się będzie działo? No to albo sobie Japończycy zagospodarują, albo niech tam się dzieje co chce, tak? Stworzy się po prostu taki limitrof i tam niech się dzieje co chce. No, chodziło tutaj o kwestie ekonomiczne, chodziło tutaj o kwestie geopolityczne. Po prostu siła geopolityczna Europy Środkowej, czyli wówczas Niemcy, trzecia Rzesza Hitlera, no nie mogły funkcjonować obok potężnego bądź co bądź Związku Radzieckiego pod kątem ekonomicznym, też militarnym i też ekspansywnego, tak jak wspomnieliśmy w kontekście ich porozumienia z 39-41. No i tutaj po prostu musiało dojść do konfliktu. Tak potężne i ekspansywne mocarstwa nie mogły obok siebie funkcjonować, no i też Niemcom zależało na tym, na czym oni się sparzyli podczas I wojny światowej. Zabrakło im żywności, były problemy zaopatrzeniowe, no i tutaj chcieli uzyskać żyzne ziemie Ukrainy, żyzne ziemie niektórych obszarów Rosji, osiedlić tam germańskich, także właśnie z Holandii, z krajów germańskich, ze Skandynawii, osiedlić farmerów. No i przywrócić taki neośredniowieczny, można powiedzieć w pewien sposób neokorporacyjny, model ekonomiczny, w którym te ludy germańskie, niemieckojęzyczni będą panami, mówiąc wprost, a Słowianie zostaną zredukowani do roli niewolnika. No i tutaj mamy podobną sytuację dzisiaj, właśnie pod kątem ekonomicznym czy pod kątem geopolitycznym, że może nie same Niemcy, bo Niemcy po 1945 roku zostały praktycznie zwasalizowane przez Stany Zjednoczone, prowadzą dość niemrawe od wielu lat próby budowania chociażby na bazie Unii Europejskiej swojego potencjału, odbudowy tego potencjału, który miały przed 1939 czy przed 1914. Jednakże, jak widać po reakcji Niemiec i Francji, no, próbują prowadzić pragmatyczną politykę, ale im to do końca nie wychodzi. Ale patrząc dalej na zachód, mocarstwa anglosaskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, no, to prowadzą
przy takim dość biernym, może niechętnym, ale jednak udziale Niemiec i Francji prowadzą taki właśnie Drachenhausen, prowadzą ekspansję. Mieliśmy do czynienia z zaostrzeniem się tej polityki w kontekście geopolitycznym, w kontekście rywalizacji z Chinami, z Rosją. Mieliśmy do czynienia z, czy chociażby w kontekście naszej Solidarności, bo ona nie jest to żadną tajemnicą już dzisiaj, wspierana przez, w ich interesie przez służby zachodnie, aby przesunąć ich wpływy na wschód. Mieliśmy do czynienia już tej najnowszej, ostatniej historii, dwa lata temu, z tą kolorową rewolucją w sierpniu 20 roku w Mińsku, która była oczywiście, nie da się temu zaprzeczyć, wspierana przez media zachodnie, amerykańskie służby, tam jacyś informatycy czy protestujący nie byliby w stanie wykradać dobrze zorganizowanego i silnego w obszarze IT państwa, takiego jak państwo białoruskie, wykradać tylu danych i tworzyć jakieś aplikacje, na przykład do weryfikowania twarzy po kominiarce poszczególnych funkcjonariuszy. No to było to wspierane medialnie, też finansowo, logistycznie. No i mieliśmy do czynienia już też w 2014 roku z kolejną rewolucją na Białorusi, która jest wprost ukierunkowana na ten kierunek atlantycki, powiązany po prostu z anglosasami. No i jesteśmy dziś w 2022 roku. Mamy do czynienia z być może wiatrem ze wschodu, ale w mojej opinii i w opinii wielu komentatorów, obserwatorów, no ten wiatr ze wschodu, czyli operacja wojskowa Federacji Rosyjskiej, która wystąpiła w lutym, 24 lutego, no jest raczej takim, powiedziałbym, kontrofensywą, a ta właśnie współczesna Barbarossa, taką mógłbym tezę postawić, cały czas idzie na wschód i się wcale nie zatrzymuje. I być może, jeśli siły Federacji Rosyjskiej mogłyby sobie nie poradzić, choć moim zdaniem sobie tam całkiem nieźle radzą na Ukrainie, wbrew pozorom gospodarczo też Rosja sobie radzi, ale jeśli by po prostu Rosja pękła, no to być może ta nowa Barbarossa by się po prostu udała. Zobaczymy, no piłka jest w grze. Na pewno... Tylko, że w miejsce Japonii chyba Chiny wskoczą. Tylko w miejsce Japonii wskoczą Chiny, a Japonia będzie w tym drugim obozie. Tak, pewne tutaj, tak jak mówię, zaszły roszady, ale mamy do czynienia... Ale mapa jest ta sama. Mapa jest ta sama, rozmieszczenie sił jest to samo. I to, czy z obszaru Europy Środkowej idą na wschód Niemcy, czy idą na wschód Anglosasi, to jakby to nie robi tutaj różnicy. Może są inne kolory pionków, ale sytuacja jest bardzo podobna. Jak byś skomentował te doniesienia, że wśród najemników Polacy stanowili największą grupę? Chyba ponad 30% wszystkich najemników, którzy walczyli, i około też 25%, którzy zginęli po stronie ukraińskiej w czasie tych ponad 100 dni konfliktu. To byli Polacy. Jest to moim zdaniem bardzo, bardzo możliwe. Co do liczb, Rosjanie podali bodajże 1800 z hakiem. Co do liczb, ciężko to zweryfikować. Rosjanie mogą mieć dane wywiadowcze na ten temat, też jakby skala zaangażowania państwa polskiego i takie nawet sygnały, jakie można prywatnie uzyskać od ludzi, którzy są w wojsku polskim, polskich siłach zbrojnych, że no jest mile widziane, czy wśród wybijających się żołnierzy obrony terytorialnej, czy wśród regularnych polskich żołnierzy, no to nikim nie robi przeszkody, jeśli będą chcieli jechać na taką intratną finansowo misję, będą mogli sobie w takim realnym konflikcie wziąć udział. Jeśli są też specjalistami, na przykład są w stanie obsługiwać drona, czołg i tak dalej, są powiedzmy takimi bardziej wykwalifikowanymi żołnierzami, no jak najbardziej. Tacy ludzie są pożądani na całym świecie, a biorąc pod uwagę państwo polskie, które przymyka oko na bądź co bądź nielegalny proceder walki polskich ochotników, najemników w obcych siłach zbrojnych, tak, bo to musi Ministerstwo Obrony Narodowej wydać, MSW musi też brać, musi być cały proces legalizacji takiego procederu. No, moim zdaniem, śledząc też infosferę ukraińską, rosyjską, Rosjanie często potrafią pokazywać na przykład zniszczone Toyoty, gdzie znajdują polskie papiery polskich żołnierzy, którzy faktycznie są w Wojsku Polskim, którzy byli właścicielami tych samochodów. Zresztą, tak jak mówię, Ukraińcy też w sensie takim propagandowym nie ukrywają tego, że, a wręcz chwalą się tym na swoich kanałach, na swoich profilach prywatnych też żołnierze ukraińscy, że są z nami Polacy, są z nami Amerykanie, jest z nami cały tak zwany wolny świat, ten świat zachodni. Najwięcej Polaków, Rumunów i Brytyjczyków. I też sporo Amerykanów, nawet Koreańczycy z południa, też Japończycy. Chorwatów dużo. Chorwatów, tak. No to Chorwaci jakby są tutaj, relacje chorwacko-ukraińskie są oczywiście antytezą relacji serbsko-rosyjskich, ale też widać, że
wszystkie te wymienione w tych wyliczeniach nacje, no to są to nacje po prostu w dużym stopniu uzależnione geopolitycznie od Stanów Zjednoczonych. No i tak jak mówię, Polacy nie ukrywają tego, że wyjeżdżają i no, nieliczni, powiedzmy, ochotnicy ideologiczni. Jest to bardzo mała liczba, z moich informacji wynika, ale jest też dużo ludzi, którzy po prostu jadą walczyć za, no tak naprawdę za pieniądze, jako takie psy wojny. Ciekawym aspektem jest też to, że wielu polskich, że tych ochotników z Polski było dużo, dużo więcej, ale jeśli przejrzy się ich profile, bo też Rosjanie wrzucali listy imienne tych ludzi, no jeśli się przejrzy ich profile w mediach społecznościowych, no to wielu z nich opisuje duży zawód, że tam jest to wszystko źle zorganizowane, że Ukraińcy sobie nie radzą z tymi ochotnikami. A sytuacja wygląda trochę inaczej, to też opisują specjaliści od wojskowości, że po prostu ci ochotnicy z Polski często, jadący na własną rękę, często nie spełniali po prostu wymagań Ukraińców, bo Ukraińcy, ludzi do walki, to na Ukrainie jest mnogo. No też można w takiej infosferze rosyjskojęzycznej zobaczyć dużo materiałów, gdzie są nagrania z osiedli w miastach ukraińskich, są nagrania poszczególnych rodzin osób, do których przychodzą po prostu karty mobilizacyjne. Często wygląda to dość humorystycznie, ponieważ ci poborowi ukraińscy uciekają przed tymi... Między innymi do Polski. Tak, ale po prostu bezpośrednio przychodzi do domu, czy do pracy przychodzi, przychodzą żołnierze wręczyć im osobiście powołania, ci po prostu uciekają z miejsca, sąsiedzi ich nagrywają, kibicują temu. Są też sytuacje, że służby ukraińskie drugi raz potrafią komuś wysłać, kto już zginął na froncie, potrafią drugi raz mu wysłać powołanie. Więc no cóż, no, Ukraińcy mają wielu ludzi. Wielu z nich nie chce za bardzo walczyć, trudno się temu dziwić, no to jest realna wojna, w sensie takim militarnym. No i cóż, no jest duży udział na pewno ochotników z Polski, nikt na dobrą sprawę się z tym nie kryje. Stawia nas to w sytuacji takiej w zasadzie prowadzenia, jak to się dziś modnie mówi, proxy war z Federacją Rosyjską. No cóż, no na pewno jest to zjawisko, w mojej opinii przynajmniej, negatywne. Ponieważ obywatele polscy walczą w obcej służbie, tak samo nie jestem tutaj nieobiektywny. Uważam, że ludzie, którzy jadą walczyć w szeregach Federacji Rosyjskiej, także nie powinni tego robić, ponieważ Polacy powinni walczyć wyłącznie w swojej armii, bądź w ramach jakichś ćwiczeń, w ramach po prostu sił sojuszniczych, a tutaj to nie jest nasz konflikt i ludzie, którzy jadą, powinni tego ponieść pewne konsekwencje. Myślę, że żadnych konsekwencji nie poniosą, a wręcz przeciwnie. No właśnie, z innych krajów, które jeszcze sprawdziłem, których żeśmy nie wymienili, no to oczywiście Kanada, ale to można pomyśleć, mogą być to Ukraińcy, którzy są z tej diaspory kanadyjskiej. No i jeszcze Gruzja i Syria. To z tych państw, te 8 państw, które zostały wymienione do tej pory, wszystkie mają co najmniej 200 najemników, czego często 1/4, 1/5 już zginęła. Na pewno trzeba by do tego dodać niepaństwowego aktora, czyli ochotników z Czeczenii, którzy od początku konfliktu powołali tam 2 jednostki. Są to antykaderowcy, emigranci, którzy... Ciekawe, czy są wymienieni? Raczej nie będą wymienieni, bo trzeba by ich przypisać do Federacji Rosyjskiej. No, a myślę, że ochotników czy najemników paradoksalnie z Federacji Rosyjskiej, którzy walczą po stronie ukraińskiej, Jest niemało. Albo być może najwięcej. Być może najwięcej, ponieważ z jednej strony, no cóż, no, granica ukraińsko-rosyjska siłą rzeczy nie jest do końca etniczna, a inna sprawa, że wielu opozycjonistów, nawet nacjonaliści rosyjscy, czy neonaziści walczyli czy w Pułku Azow, czy w innych tego typu formacjach, no tutaj dochodzi taki aspekt ponadnarodowy, ideologii, które wyznają często ci ochotnicy. No tak jak mówię, są też 2 jednostki czeczeńskie. Jest białoruska. Jest też batalion Kalinowskiego białoruski. No cóż, są tego typu formacje tworzone. No, to też pokazuje, że można ten konflikt uznać trochę za nową Barbarossę, ponieważ dość szybko po uderzeniu niemieckim na Związek Radziecki, no, zaczęto tworzyć, no, na początku wbrew woli Hitlera, wbrew woli przywództwa niemieckiego, powstawały samorzutnie formacje
ochotników, askarysów. Przy każdej dywizji niemieckiej były takie formacje rosyjskie, ukraińskie, białoruskie, tak naprawdę ze wszystkich narodów Związku Radzieckiego, a później już powstawały nawet regularne formacje, tak? Zresztą w materiałach prasowych z konfliktu na Ukrainie widziałem zdjęcia żołnierzy ochotników z Rosji, którzy walczą po stronie ukraińskiej, którzy nosili naszywki rosyjskiej armii wyzwoleńczej, ROA, tak? I oni się często odwołują nawet do tej tradycji, tak? Używają symboliki ROA, używają symboliki tych formacji kolaboracyjnych z Niemcami, więc myślę, że tutaj jest dużo więcej analogii do tej pierwszej Barbarosy, tak? Niż sobie wyobrażamy.